W dzisiejszym odcinku przytoczę wam sprawę, o której niedawno zaczął mówić cały internet. Tutaj o sprawę kobiety, która trzyma się parapetu na 10 piętrze bloku, a później nie wytrzymuje, puszcza ten parapet i spada z impetem w dół. To wszystko wydarzyło się 31 października tego roku w Szczecinie na ulicy Wilczej. Chodzi o to, w jakim wieku była ta kobieta. Są tutaj spekulacje, ponieważ jedne media podają, że w sumie większość mediów podaje, że miała ona 30 lat. Ale są też informacje, że ta kobieta miała maksymalnie 18 lat, że była w takim nastoletnim wieku. Ale do rzeczy. Generalnie ta kobieta postanowiła usiąść na parapecie swojego mieszkania w bloku, no które znajdowało się na 10 piętrze. W pewnym momencie straciła równowagę, no i zaczęła się rękami trzymać tego parapetu, żeby przypadkiem nie upaść w dół. Cała ta sytuacja została nagrana przez osobę, która mieszkała naprzeciwko tego bloku tej dziewczyny. I wszystko tam zostało pokazane, jak ta dziewczyna właśnie wisiała na tym parapecie, trzymała się go, a matka albo siostra, bo nie wiadomo kto to dokładnie był, próbowała ją wciągnąć do środka, żeby przypadkiem nie spadła w dół. Ale niestety dziewczynie zabrakło sił, osoba, która była w mieszkaniu, nie dała rady wciągnąć jej z powrotem, no i puściła się niestety z impetem, poleciała w dół, no i poniosła śmierć na miejscu. Służby ratownicze nie podjęły żadnych działań, ponieważ stwierdzili tej dziewczyny na miejscu. Zresztą, no, co się dziwić, dziewczyna spadła z 10 piętra bloku. Jakie miała szanse na przeżycie? Naprawdę niewielkie. Nawet jeżeli by przeżyła, to byłaby sparaliżowana do końca życia. Jeśli chodzi o tą sprawę, są tutaj dwie spekulacje, ponieważ do internetu wyciekł screen snapa, na którym ta dziewczyna siedzi na tym parapecie i pyta się ludzi, czy fajnie siedzi. A druga spekulacja to jest taka, że ta owa dziewczyna, kobieta, próbowała popełnić... Są tutaj właśnie dwie opcje, ale ja się na ten temat nie wypowiadam, ponieważ nie mam pewności. Wy możecie to oczywiście w komentarzu ocenić, co wy o tym myślicie. To naprawdę przykra sprawa, ale moim zdaniem jest to po części jej wina, ponieważ mogła nie wchodzić na ten parapet. Gdyby tam nie weszła, to nie skończyłaby w ten sposób. A co wy o tym myślicie? Koniecznie skomentujcie tę sprawę w komentarzu. No i oczywiście przestroga dla was, żeby wam przypadkiem do głowy nie przyszło, abyście siadali na parapet jakiegoś wysokiego piętra w bloku i żebyście nie próbowali robić tego samego, co ta kobieta, ponieważ wam też może coś takiego się niestety przytrafić. Także uważajcie na siebie, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.